jedziemy do górnej stacji wyciągu na Parnasie, Parnasus Ski Center. Minęliśmy Ski Center i się zrobiło bardziej offroadowo, a tam pasterze jeszcze mieszkają. Teraz postanowiliśmy podjechać trochę, jak się da samochodem do końca drogi podjechać, może pod sam szczyt Parnas podjedziemy, no to jedziemy i stamtąd będziemy atakować szczyt, bo mamy okienko pogodowe, a ambicja nas gniecie. Jakby dojechaliśmy do końca drogi samochodowej, no a już teraz to tylko na piechotę. Na szczęście jakieś znaki są, można zaparkować, zawrócić. No jest tu co zdobywać. Śnieżne kotły, tam jeszcze trochę śniegu leży. Zostaniemy może tu za 2-3 dni. Powchodzimy sobie na niektóre górki. Wjechaliśmy na 2270 około, czyli na szczyt. Tam jest szczyt Larkon, chyba się nazywa. Szczyt Parnasu, najwyższy szczyt, 2440 coś. Niecałe 200 metrów w pionie nam zostało na piechotę. Kurde, zadyszka, tlenu chyba brakuje. Trudniej się tu wchodzi na ten Mont Parnasse grecki niż na ten francuski, paryski. Ale łatwizna. No już jesteśmy na szczycie Parnasu. 2457 metrów nad poziomem morza. A w dole sobie ludzie żyją. No było dużo łatwiej niż na szczyt Parnonu, bo tam nie ma ścieżek wydeptanych. Szlaki są kiepsko oznaczone. Poza tym wyżej trzeba na piechotę wchodzić. A tutaj jest mniej stromo, są ścieżki. Ścieżki są nawet bardzo dobrze wydeptane, oznaczone. Prawie jak w Bieszczadach na Tarnicę. Tylko turystów nie ma, mimo że sam środek sezonu. Tutaj oczywiście internet zasięg jest, no bo na szczytach zawsze jest. I wyczytaliśmy, że nazwa tej góry Liakoura, przepraszam, może... Liakoura. Liakoura, może mój grecki akcent nie jest zbyt dobry. Zgodnie z mitologią nazwa pochodzi od, jako wariant, słowa Lykoreia. Lykoreia, który oznacza wyjące wilki. Wyjące wilki. Tutaj na tym szczycie za czasów mitycznej Grecji, czyli antycznej. A jeszcze przedantycznej. Mieszkały muzy. I one się potem w te wilki wyjące przerobiły. Bo to jest muzy poezji, muzyki. No i tak, taka dewolucja nastąpiła, że się te wilki zamieniły. A teraz już tylko barany biegają.
Ciekawe, czy tu by się dało pochodzić po tych szczytkach. No ale to już trzeba troszkę się powspinać. A na to ja jestem za krótki. No już schodzimy w dół. Tu widać z góry tą drogę i samochód, skąd przyjechaliśmy. Droga nie jest trudna. Można wjechać samochodem bez napędu na cztery koła. Trzeba mieć tylko dobre opony, bo jest dużo ostrych kamieni. Można sobie porozcinać te opony. Także opony muszą być wytrzymałe. Oczywiście droga się zmienia każdej wiosny na pewno. Nie wiem, czy oni ją restaurują, odnawiają. Pewnie nie. Ale jest naprawdę dość łatwa dla każdego samochodu.